włoski Rzym i Algeciras w Hiszpanii odwiedzili uczniowie szkoły podstawowej w Bakałarzewie. Mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego, poznać nowe osoby i na żywo zobaczyć Watykan, Koloseum czy Panteon. Dla części z nich była to pierwsza podróż w życiu. Wszystko w ramach projektu Budowanie Relacji przez Sztukę w ramach programu POWER, finansowanego z funduszy europejskich. Szkoła pozyskała na ten cel 177,5 tysiąca złotych dofinansowania. W wyjazdach wzięło udział w sumie 28 uczniów. Po powrocie opowiedzieli o swojej wizycie kolegom. To opowieść o nowych miejscach, ale też doświadczeniach i pokonywaniu barier językowych. W sumie byliśmy w tym Rzymie jako pierwsze, ale oprócz samego Rzymu byliśmy też w Ostii, jakże i w jej antycznej części, czyli Ostii Antice. Byliśmy także w Watykanie, co jest zresztą moją chyba ulubioną atrakcją z całego wyjazdu. Ale najbardziej, co mnie zaciekawiło w tym Watykanie, to jest sama Bazylika Świętego Piotra. Zwłaszcza wejście na jej szczyt. Był widok tam na całą panoramę Rzymu, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę całe miasto z jednego punktu. W tych wyjazdach, oprócz oczywiście samej edukacji, były najfajniejsze chyba chwile spędzone ze znajomymi. Jakże i samo, jakby to powiedzieć, zobaczenie wszystkich tych zabytków, które miałem okazję zobaczyć tylko w internecie, na obrazkach, na żywo. Nie do końca wiedziałem, czy uda mi się tam z kimś porozumieć, ale no bo jednak to są bariery językowe, też to jest inny język, też oni mają inny akcent i ten angielski może być z tym akcentem taki trochę nie do zrozumienia konkretnie. Najfajniejszym doświadczeniem było zwiedzenie, dla mnie przynajmniej, było zwiedzenie Gibraltaru, ponieważ no zawsze chciałem zobaczyć, jak Gibraltar to jest też miejsce takiego trochę styku z kulturą Wielkiej Brytanii, no bo to jest też takie anglojęzyczne państwo, miasto, no i chciałem po prostu od zawsze zobaczyć, jak to jest poruszać się po takim mieście. Mieliśmy pomoc nauczycieli, ale sami musieliśmy sobie poradzić na lotnisku czy z problemami w szkole, w hiszpańskiej szkole i też po prostu z komunikacją z innymi ludźmi. No i myślę, że właśnie ten angielski był takim największym celem. Zobaczenie rzeczy, których mogliśmy do tej pory zobaczyć tylko w podręcznikach czy w telewizji, o których tylko słyszeliśmy. Na przykład Gibraltar oraz inne miasta, takie jak Sewilla, czy Tarifa, czy Algeciras. Ja byłem we Włoszech. Jak było? Bardzo dobrze. No na pewno się zaskoczyłem, jeśli chodzi o hotel. Hotel był bardzo fajny. Był też fajny, uczniowie byli bardzo komunikatywni. Na pewno z nami rozmawiali bardzo dużo po angielsku. To, co zauważyli opiekunowie, to śmiałość i otwartość, jakiej nabyli w czasie wyjazdu uczniowie, poczynając od posługiwania się językiem angielskim po nawiązywanie kontaktów. Jak mówi Marta Traczkowska, koordynator projektu, wyjazdy były edukacją na miarę XXI wieku, poznawaniem kultury i sztuki przez bezpośredni kontakt. Takie wyjazdy do Hiszpanii, do Włoch, bo akurat tam znaleźliśmy naszych partnerów, ja wspaniałych koordynatorów, którzy ze mną współtworzyli programy edukacyjne, daliśmy naszym uczniom szansę sięgnięcia po taką edukację na miarę XXI wieku, gdzie uczniowie mogą w środowisku międzynarodowym rozwijać swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznawać kulturę, sztukę, doświadczając jej, dotykając jej, będąc na miejscu, nie ucząc się o tym z książek. To jest najwspanialsze, co im dajemy. Kiedy rozmawiałam z jedną z naszych uczennic, która brała udział w mobilności i kończy teraz 8 klasę, powiedziała mi, że dzięki temu, że wzięła udział w wyjeździe, którego się ogromnie bała, bała się, że nie poradzi sobie, czy to językowo, bo no jednak to jest nam, brakuje nam tej odwagi. Ona teraz mówi, że już myśli o tym, że będąc w średniej szkole, chce sięgnąć po projekt, który jest realizowany na terenie Stanów Zjednoczonych, chce wyjechać na rok, uzyskać stypendium po to, żeby wyjechać na rok do Stanów Zjednoczonych i tam, mając już 16 lat, mieszkać u rodziny amerykańskiej i uczyć się na terenie innego kontynentu.
Otwartość, ale też rosnącą samodzielność zauważyła Marta Jaworowska, polonistka i opiekunka grupy. Ja mogłam towarzyszyć swoim uczniom w rozwoju, jakiego mogli doświadczyć, w poznawaniu nowej kultury, sztuki, obserwacji innych szkół, innych uczniów, jak to wygląda w innym kraju, mogli porównywać, rozwijać się językowo. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła ta obserwacja, właśnie to, jak nasi uczniowie z początkowo takich nieśmiałych, już począwszy od lotniska, gdzie niektórzy pierwszy raz lecieli, pierwszy raz musieli przebyć odprawę, bramki, a na powrocie już byli zupełnie inni. Byli bardziej odważni, otwarci, ale dodatkowo to, jak oglądaliśmy różne miejsca, jak na początkowo kierowali się za nami, za opiekunami, za ludźmi dorosłymi, gdzie kolejne dni wyzwalały w nich taką odwagę, że brali telefon, włączali nawigację, szli sami, rozmawiali z rówieśnikami, robili zakupy, zamawiali sobie jedzenie w restauracji, wszystko w języku angielskim, gdzie początkowy ich pobyt był zupełnie na wycofaniu, a to wszystko dawało im taki mega rozwój, który naprawdę robił na mnie ogromne wrażenie. Podobne spostrzeżenia mieli również rodzice dzieci. Na początku, pełni obaw o swoje pociechy, dostrzegli pozytywną zmianę po ich powrocie. Mieć styczność z nowym językiem, z nowym krajem, z nową kulturą było bardzo jakby otwarta droga na nowe spojrzenie, tak? Ten projekt, myślę, że dużo wniósł dla jakby w myśleniu mojego syna, tak? Ta otwartość, poszerzane horyzonty, język, sama mowa, gdzie on opowiadał, że jakby na początku bał się mówić w języku angielskim, ale potem ta bariera językowa została gdzieś przerwana i tak bardziej mógł otwarcie rozmawiać z innymi, tak, w tym języku. Pokazała mu, że jednak to nie tylko tutaj nasze Bakałażewo, nasza mała ojczyzna jest ważna, najważniejsza, ale też to, co mamy poza granicami. Na odczuciu mojego akurat syna, z tego, co my z żoną zauważyliśmy, stał się bardziej odważniejszy, mniej skryty, tak zaczął rozmawiać po prostu z rodzicami, nie? I dużo podszlifował język swój i stał się otwarty i żądny dalszych podróży. Już namawia normalnie po dwóch tych projektach nasz, mama, tata, wyjeżdżamy, że on będzie nas oprowadzał, że tego, że już on wie gdzie, co, jak. I normalnie taki zapał w synu powstał. Bardzo dużo zwiedził, przyjechał opalony normalnie w połowie maja, już on był jak czekolada, nie, opalony. Dużo architektury zwiedzali, dużo innych takich po prostu miejsc, których no my w Polsce jeździmy, chociaż żona na te wakacje tam jak gdzieś, ale on tego nie widzi, nie, jeszcze. Dużo, dużo normalnie innych takich fajnych dla niego, nie, bo myślę, że i przydatnych w szkole i w nauce rzeczy zobaczył. Szkoła przystąpiła do projektu, bo chce wychodzić poza standardowy program nauczania, zapewniać ofertę, która odpowiada na wyzwania XXI wieku. Zupełnie inaczej dzieci odnajdują się poza murami szkoły i bardzo często ta edukacja pozaszkolna, znaczy ona jest szkolna, ale poza murami szkoły, bardzo często zbiera dużo lepsze żniwo i lepsze owoce, tak? Mówiąc na przykładzie języka angielskiego, można uczyć się języka angielskiego w murach szkoły przez wiele lat, a tak naprawdę nie mieć możliwości czy szansy na to, aby tą swoją wiedzę, umiejętności wykorzystać w praktyce wśród dzieci i młodzieży. Dopiero na takim wyjeździe, kiedy one są troszkę zmuszone do korzystania ze swojej wiedzy czy umiejętności językowych, przełamują się, czasami przychodzi to lżej, czasami trudniej, tak, w zależności od danego dziecka. Niemniej obserwujemy, że wszystkie dzieci poradziły sobie bardzo dobrze. I liczymy też na to, że po powrocie do szkoły z takiej mobilności dużo chętniej też będą chciały się tego języka uczyć na przykład w dalszym ciągu. Ja się ogromnie cieszę, że jest takie zainteresowanie wśród młodzieży i wśród rodziców, tak, że rodzice zaufali nam. Zaufali mi jako dyrektorowi, ale też zaufali opiekunom na tym wyjeździe, bo nie tylko ja, prawda, się tym projektem zajmowałem. My ze swojej strony staraliśmy się zrobić wszystko, żeby rzeczywiście
i zabezpieczyć pod względem bezpieczeństwa młodzież na wyjazdach, ale też dostarczyć jak najwięcej takich pozytywnych, edukacyjnych wrażeń.